Witam was, kochani, nie z Udontami, z Laosu, Wiang Bieng. Zatrzymałem się w hotelu, można powiedzieć, pierwszy, lepszy, wybrany w Google'ach. I co? Okazało się strzał w dziesiątkę. Pokażę wam, jak on wygląda. Po drodze opowiem wam o tym hotelu troszeczkę. Tu mamy miejsce, gdzie można sobie siąść, zjeść śniadanko. Oczywiście śniadanko wliczone w cenę. Co do skuterków. Do skuterków możecie wypożyczyć skuterki bez kaucji. Nie ma kaucji. Także hotel pierwsza klasa. Idziemy na górę, zobaczycie, jakie są widoki z góry. Oczywiście tutaj pan pomaga w załatwieniu wszystkich formalności, jeśli chodzi o zakup biletu do stolicy, ogólnie we wszystkim bardzo miła obsługa. No, hotel, powiem, że na poziomie naprawdę super, jeśli chodzi o tą cenę. Cena jest 65 zł za dobę. Śniadanko jest wliczone. Tutaj pan jest z serwisu. Halo! Także powiem, jest pięknie. No, idziemy na górę. Pokażę wam po prostu, jaki jest widok z pokoi, ewentualnie z tarasu. Idziemy na górę. Ja mówię, jest sprzątane codziennie. Pokoiki są naprawdę bardzo fajne. Tutaj wejdziemy do jednego pokoiku. Jak pani sprząta tam, który jest posprzątany. Zobaczymy. O, i pokoiki, moi kochani, wyglądają tak. Łazieneczka, elegancko, czyściutko. Telewizor. Idziemy na górę, na, można powiedzieć, taki, tu jest jakiś duży, ale nie wiem, co to jest. Tutaj też taki, ale to sprzątają. Dobra, idziemy na górę. Więc co ja wam mogę powiedzieć, że polecam ten hotel. Tak jak powiedziałem, pierwszy z brzegu wziąłem i trafiłem naprawdę w dziesiątkę. Cenowo jest 500 batów za dobę, wychodzi 65 zł za dobę ze śniadaniem. Idziemy dalej. Idziemy. Pokażę wam krajobraz, który można zobaczyć, wychodząc na taras. Jeszcze jedne schody. O, idziemy już. Idziemy. Jest czyściutko. Jest pachnąco. A widok z okna po prostu jest boski. Przybliżymy. To wygląda. Kochani, do samego okoła, dookoła są góry. Można powiedzieć, jak w raju. To są kwiatuszki. Oczywiście wczoraj była burza, więc troszeczkę liście poopadały. To przepiękny krajobraz dookoła. Kaktusiki. Z drugiej strony tak samo góry macie. Po prostu coś pięknego. Dobrze, pójdziemy sobie na drugą stronę. Na drugą stronę też jest bardzo ładny taras, aczkolwiek z widokiem na ulicę. Zaraz wam pokażę. Także jeśli
wyruszacie do Wiankwieng, polecam Wam ten hotel, ponieważ mieszkałem tu 4 dni i jestem bardzo zadowolony. Chociaż znacie mnie, nie jestem wymagający, ale tutaj po prostu trafiłem w dziesiątkę. Pokażę Wam następne taras. Tu mamy taki kącik, można sobie siąść, wypić browarka, kawusie, herbatkę. No i mamy tak samo góry z drugiej strony, kochani. Po prostu coś pięknego. Przybliżymy. Oddalimy. Przybliżymy. Właśnie. No bajeczka. Tak jak powiedziałem, dookoła piękne góry, świeże powietrze. Dobrze, moi kochani, to było na tyle z Laosu, Wiankwieng, w hotelu, który polecam Wam serdecznie. Tak jak Wam powiedziałem, cenowo jest super, obsługa super, pomagają, kupują bilet na pociąg czy na busa, zapewniają transport, zapewniają wycieczki tak samo, gdzie chcecie, czekacie tylko przed hotelem, podjeżdża tuk-tuk, podjeżdża samochodzik, bierze Was w jakie miejsce sobie chcecie, także organizują tak samo wycieczki, organizują powrót do stolicy, można też się dostać do Tajlandii, do Udon Thani pociągiem, czy nie, przepraszam, autobusem. Bo widziałem, jest rozpis, że do Udon Thani, ale bardzo długo jedzie, więc nie za bardzo mi się uśmiecha jechać tyle godzin. Dobrze, kochani, pozdrawiam Was z Laosu, Wiankwieng, z przepięknej krainy, do której wrócę niedługo. Pozdrawiam.